Ten rodzaj gnozy możesz osiągnąć na przykład poprzez bezczynne i puste wpatrywanie się w dany symbol, afirmację, lub po prostu poprzez wywołanie w sobie stanu, który jest tak niedualny, że zawiera w sobie swoje przeciwieństwa. Dla przykładu, aby pomóc Ci to łatwiej zobrazować prostym językiem, można to porównać do stanu, kiedy zamiast patrzeć się przed siebie, Patrzysz się na wprost oczyma, ale twój umysł nie skupia się na żadnym konkretnym punkcie. Zapytany zatem na co się patrzysz, odpowiadasz na nic. I wtedy zdajesz sobie sprawę z tego, że w momencie kiedy nie obserwujesz niczego, postrzegasz jednocześnie wszystko, ponieważ Twoja świadomość nie jest zogniskowana na żadnym konkretnym punkcie.